Siemanko, witam Was już w trzecim odcinku z kariery biatlonistą. Odcinki będę się starał wstawiać w poniedziałki i piątki o 17 godzinie na kanale, także zapraszam do subskrypcji. Przed nami kolejne 3 starty, tym razem udamy się do francuskiego Annecy. I jaki dzisiaj jest plan? Sprint, start masowy i indywidualny. Także no plan na ten jakżeż się to mówi... Plan na te wyścigi, ogólnie na ten odcinek, o właśnie, tego słowa mi brakowało, na ten odcinek, to strzelać celniej i wolniej. Tak, żeby nie było takiej sytuacji jak w drugim odcinku, żebyśmy kurczę... od razu startujemy, jeszcze na początku, no to zarąbiście. No i plan jest taki, żeby dobrze strzelać, spokojnie, nie tak szybko. Nie ten, jak się to mówi. Nie napalać się, o właśnie, tego słowa mi brakowało. Nie napalać się i na spokojnie. Żeby potem nie było takich głupich strat. Bo wiecie, w pierwszym odcinku 2 zwycięstwa, było fajnie, pięknie, a potem nagle drugi odcinek, to kurczę się nie zakwalifikowałem się do kolejnego. Do wyścigu pościgowego, no i straciłem dużo punktów. A trzeci wyścig, no to też była tragedia. Także na spokojnie, bez nerwów. Dobra, zjeżdżamy do strzelnicy. A strzelnica jest akurat taki zjazd, także no zobaczymy jak z tętnem, czy uda nam się wyregulować tak do około 170. No na razie nie spada, troszeczkę biednie. A tu jest należąco, także trzeba troszeczkę wyregulować ten oddech i na spokojnie. Właśnie, na spokojnie. No kurde, tak to się nie... A pierdziele, co tu się odpieprzyło. Dobra, jedno pudło, nie jest źle. Na gościu, kurde, co startował przed nami, to znaczy za nami, to no niestety nie będzie to dobry wynik. Na strzelaniu dużo straciłem, niestety. No ale nic, naciśniemy i zobaczymy, jaką będziemy mieć stratę. No około 20 sekund póki co. No pierwsze strzelanie, nie dość, że jeden byk, to dodatkowo dosyć długo nam na tym strzelaniu zeszło, także niezbyt ciekawie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy na drugim strzelaniu. Dobra, drugie strzelanie przed nami. I teraz będzie na stojakę i będzie szybka rura do mety, także postaramy się tutaj bezbłędnie strzelać. Zobaczmy, jak tam pan cymbał kurczę się nazywa. No na razie jedno pudło, także dobrze, o to chodzi. Bardziej bym wolał z tej strony zacząć. Dobrze. Kurde, strasznie mi miota tym karabinem. Dobra, bezbłędnie. Strzelanie, no niestety, bez szału wam powiem. A cymbał, kurczę, i tak zrobił 12, no tyle samo mniej więcej. No kurczę, nie idzie mi to strzelanie coś. Wyszedłem z wprawy w pierwszym występie. Troszeczkę się pewnie podpaliłem i jestem zestresowany. No i dlatego mi tak idzie, jak idzie. Nic, trzeba będzie biegiem nadrobić. No będziemy się zbliżać do końca. Mamy 16 sekund straty do pana cymbała. No i niestety, no będziemy pierwsi, niestety nie będziemy, no szkoda. Zobaczcie, tutaj dopiero pan cymbał dobiega do mety. Także wystartował za nami, a dobiega przed nami, także no niezbyt jestem zadowolony. I zobaczymy, ile będzie straty, około 15 sekund, 15,3, no i zobaczymy, które miejsce nam to da. 6, 8, kurczę, niezbyt ciekawie. No, będziemy daleko, znowu, niestety. Niestety, znowu jesteśmy dosyć daleko. Okolice 40 miejsca, 38 dokładnie, no. Powiem wam, bez szału. Dobra, przechodzimy dalej, zobaczymy, czy... Jak to będzie? Fio Maje wygrywa w World Cupie. W Ibu Cupie
Jewgenij Garaniczew, a w juniorach Dmitry Gerdzikow, jakiś tam młodziak. No i zobaczymy, czy... Dobra, będziemy przechodzić do drugiego wyścigu, jakim jest start masowy. No, także będzie się działo. Zobaczmy jeszcze, jaką mamy pogodę. Cold snow. Czyli damy sobie... O, coś takiego. On new snow. Dobra, no i lecimy. Dobra, przechodzimy do wyścigu. Jesteśmy gdzieś w trzeciej linii, także spoko. No i pierwsze okrążenie przejedziemy. Razem tutaj przejadę z wami, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Jak wygląda całe kółeczko. I co? No i będziemy się widzieć na strzelnicy przede wszystkim. Cztery razy dzisiaj. Tutaj widzę, że na razie nie ma takiego forsowania takiego tempa i tak wszystko się na strzelnicy okaże. No, póki co prowadzi Francuz Klot, on nadaje tempo całej grupie zawodników. Tutaj trzeba tylko i wyłącznie mieć dobre strzelanie i będzie dobrze. Będzie naprawdę dobrze. Tutaj będzie taka dosyć... stroma. No górka po prostu będzie. My się ustawimy za nim. Aha. Nie chcę, żebyśmy się za nim ustawiali. No dobra, no to pobiegniemy sobie razem. No i tutaj... O, co się tutaj, chłopie, stało? No i tutaj zaraz po tym... Po tej górce jest zjazd do strzelnicy. Także na dosyć szybkiej, wysokiej prędkości będziemy zjeżdżać. I cyk do strzelnicy. Także tętno nam się w miarę ureguluje przed strzelaniem. Zobaczmy, jak tam z tyłu. No, też jest ich dużo. Czyli czekaj, my mamy jedynkę na plecach? Nie, siódemkę, dobra. Dobra, i zaczynamy strzelanie. Miejmy nadzieję, że będzie fajnie, pięknie. I lecimy, full focus. Dobra, bezbłędnie. Troszeczkę długo. Ale lepiej długo, jak kurczę jechać karną rundę. Chyba, chociaż nie wiem właśnie, bo tutaj te karne rundy w tej grze są takie dosyć, jakby to ująć, króciutkie. Ale też z drugiej strony, kurczę, myszka mi nawala i będę musiał sobie wymienić. Mam tutaj drugą gdzieś, ale to dopiero chyba po tym odcinku, nie będę zmieniał myszki w trakcie strzelania, nie? No kurczę, no klikam tą myszkę, a ona mi nie łapie tego, że klikam przycisk, także niezbyt ciekawie. No na razie jesteśmy gdzieś w okolicach chyba czwartego czy piątego miejsca. Zaraz się dowiemy. Piąte miejsce, 6,5 sekund straty. No to jest okej, okay. Kto prowadzi? Strzelców. Strzelców, on jest tam właśnie z przodu. Może się uda go dogonić. No i co? No przechodzimy do strzelania jak zawsze. Dobra, czwarte miejsce zajmujemy. Na tym podjeździe wyprzedziliśmy jednego zawodnika. Mamy 4,4 sekundy straty. No i teraz na spokojnie drugie strzelanie też, oby było na zero. Mam nadzieję, że mi myszka nie zeświruje. I staramy się wyciągnąć z tego strzelania jak najwięcej. Dobra, czyściutko, ładnie, pięknie. No, cała kurde tutaj szóstka na czysto wyszła. Tutaj wiadomo, że trochę stracę na tym strzelaniu, bo nie jest to ono takie szybkie. Nie mam tego czucia, musiałbym w tę grę grać, kurczę, chyba codziennie, żeby mieć takie czucie w strzelaniu. No i póki co, piąte miejsce, 10 sekund straty do Strzelcowa, także nie jest źle. Dobra, czwarte miejsce zajmujemy, 8 sekund straty do pana Strzelcowa. Pan Strzelcow już się tam melduje praktycznie na strzelnicy, my zaraz za nim jesteśmy. No i teraz strzelanie na stojąco. Zobaczymy, jak się nam powiedzie. Miejmy nadzieję, że dobrze. Fajnie byłoby zająć miejsce gdzieś, kurczę, w czołówce. Po tych kilku niepowodzeniach. Ale tutaj świruje ten... O, jasny gwint. Niestety, pudło. Jedno pudło, ale strzelanie już w miarę szybciej poszło. Zobaczmy, kto tam... Wszyscy jadą na rundy karne. Co wy gadacie?
Jak ktoś tutaj strzeli bezbłędnie, to wyjdzie na plus i to ładnie. Dobra, Brutier jest pierwszy, Schomer drugi, Bauer trzeci, Czerwin... Chyba już my jesteśmy na szóstym miejscu. O, w ten sposób mi tak kurczę kilku przeleciało. I na ostatnim strzelaniu się wszystko rozegra. Bo różnice nie są takie duże. Dobra, zbliżamy się do ostatniego strzelania. Jesteśmy w okolicach piątego miejsca, 3 sekundy straty, także wjedziemy plus minus wszyscy razem. No i to strzelanie będzie decydujące co do klasyfikacji końcowej po tym starcie masowym. I zobaczymy, jak nam pójdzie. Mamy nadzieję, że szybko i celnie. Jak nie szybko, to przynajmniej celnie. O nie, no nie, nie wierzę. Nie wierzę. Zakręcimy się pewnie gdzieś w okolicy 5 miejsca, 6. Będziemy walczyć tak czy siak o dobre... o dobrą lokatę. No aktualnie na którym? 7 miejsce, 13 sekund straty. No i ciśniemy. Ciśniemy i walczymy. To już nie ma się co zastanawiać. Dobra, i teraz mały tip dla was. Jak ktoś gra w tę grę, 3 razy naciśniecie spację, macie jeszcze boosta. Tutaj nie mówiłem, ale macie tutaj zajebistego boosta, on się czasem przydaje. I dużo można nad nim nadrobić, bo on się nie wlicza w ten główny pasek, który tutaj teraz mamy. Także taki tip dla was, ci, którzy grają w biathlon. Nie wiem, czy wszyscy to znają, raczej nie wszyscy to znają, bo też to przypadkiem odkryłem. Także... taki mały tip, no i ciśniemy, no, które aktualnie? 7 miejsce. No, fajnie by było się w okolicy 5 zakręcić. Dobra, no i ciśniemy pod górkę. Może się uda na jakieś wyższe miejsce wskoczyć. Tutaj widzę, że Szwed troszeczkę zdycha. Może się uda. Będziemy się trzymać tuż za nim. Może 6 miejsce się uda wywalczyć. Zobaczymy. Będziemy walczyć ze Szwedem na pewno. Ale on jest szybszy. Dobra, nie aż tak. Tutaj z tym gościem przed nami niestety nie powalczymy. No ale 6 miejsce będzie dobre, chyba tak mi się wydaje. Tak, będzie 6, zajebiście. Daje fajnie. No widzę, że tutaj kurczę zmęczeni bardzo jesteśmy. Także jest git, 6 miejsce, 12 sekund straty, podoba mi się to. Będziemy powoli przechodzić do tutaj Jacqueline wygrał przed Tariej B i Ponsiluomą, także no tutaj ciekawe wyniki, znaczy ciekawe, no normalne. I będziemy przechodzić do biegu indywidualnego, ale to za chwilę, ja muszę coś zjeść, ale wy w sumie nie będziecie mieć tej przerwy, także ZW. No dobra, pojedzone, to możemy startować w wyścigu indywidualnym. Jeszcze zobaczmy Frost. No, dobra, teraz startujemy gdzieś mniej więcej w środku stawki, także no będziemy mieć w miarę porównanie. 5 okrążeń, czyli będą 4 strzelania. No to super. I co? No i standardowo, no nie będę wam opowiadał o całej trasie. Nie będę wam tutaj zawracał dupy, tylko się będziemy widzieć na strzelaniu, bo całą trasę już ogarniacie, jak wygląda, także lecimy. Dobra, pierwsze strzelanie przed nami. Miejmy nadzieję, że będzie bezbłędne, szybkie, celne. O kurczę, no jak mi tak lufa lata, to ja dziękuję. Dobra, bezbłędnie. Ale i tak w miarę szybko, także... także fajnie się zapowiada, no i ciśniemy, zobaczymy jaką będziemy mieć stratę. Około sekundy, sekunda jeden, także jest spoko, fajnie. Póki co, gites, udało się wszystko trafić, no udało się, bo kurczę tak mi ta lufa latała, że to jest paranoja. No i co, no i lecimy na drugie okrążenie. Na 2,3 sekundy przewagi, zaraz się zbliżamy do strzelnicy, do drugiego strzelania, także no fajnie. Podoba mi się to. Czyli w biegu jesteśmy szybsi, czyli możemy tutaj coś biegiem nadrobić, tak kilka sekund. Także zajebiście.
No i co? No i będziemy cisnąć. Kolejne strzelanie przed nami na leżąco. Nie, na stojąco. A, dobra. No to okej, ciśniemy. O, ale mi ta lufa lata, proszę cię, mordo. Uspokój, żeż to. No a, żeż kurde, żem strzelił, no. Dobra, dwa pudła. Dobra, nalicza mi od razu tam 20 sekund za pudło. Bo tak sobie zrobiłem w ustawieniach, że mam 20 sekund za każde pudło, także nie latamy dookoła. I już, dziewiąte miejsce, dwa pudła, 25 sekund straty. No nie fajnie, nie fajnie. Ale cóż, no będziemy gonić. Nic innego nam nie pozostaje do roboty. Dobra, trzecie strzelanie przed nami. Na leżąco, miejmy nadzieję, że będzie bezbłędnie, bo kurde, nie czuję w ogóle tego strzelania na leżąco. Za bardzo mi ta lufa lata. I nie podoba mi się to. Co 20 sekund straty. No nie, ciekawie. A już dojeżdżam do tego, dojeżdżam do strzelnicy i już kurczę wychodzę na zero, także będę miał kurczę tak z pół minuty straty znając życie. A kurde, no nie wierzę w to. Fuck. No niestety nie pykło za bardzo. A będziemy w okolicach, no póki co 8 miejsca, dobra, 8 miejsce, 40 sekund straty, no to będziemy gonić. Będziemy gonić, na zwycięstwo niestety nie ma opcji. No i jeszcze, kurczę, zobaczymy, bo oczywiście za nami jest jeszcze kilkunastu zawodników, także wiecie jak to jest. Ale postaramy się coś zdziałać. Dobra, póki co 8 miejsce, 38 sekund straty. I zobaczymy. Zobaczymy jak sobie poradzimy na ostatnim strzelaniu dzisiaj, no i będzie rura do mety, nie? No i zobaczymy jak sobie poradzimy. 35 sekund, już mamy kurczę 15 sekund straty, także uhu, zajebioza. No, nie, myszka mi już nie łapie w ogóle. Dobra, bezbłędnie ciśniemy do mety. Około 40 sekund z hakiem będzie. Musimy się rozpędzić i ciśniemy do mety. Szóste miejsce około będziemy mieć. Póki co, wiadomo, nie? 43 sekundy. No i teraz rura do mety i byle dobre miejsce utrzymać. I będzie git. Dobra, ostatni podjazd przed nami. I ciśniemy. Zużywamy cały nasz turbo boost. I ile? 38 sekund. No to ładnie nadrobiliśmy troszeczkę. Kilka sekund zrobione. I do mety jazda. Około szóstego miejsca się pewnie zakręcimy. I rura. Zobaczymy. No piąte miejsce jest w naszym zasięgu. Tak czy siak. Tylko jeszcze, o kurde, tak na styk, nie, kurde, niestety, 38 sekund. Fuck. Dobra, skip to results, zobaczymy jak tam będziemy sobie, jak będziemy wyglądać, no póki co. 10 miejsce. 11. 11 miejsce, no i fajnie to wygląda. Zobaczmy jak tam w strzelaniu sobie. Kurde, minutę strzelaliśmy. A nie, ogólnie, dobra. Pierwsze strzelanie, no to wiadomo, to chyba było najgorsze nasze. Czy drugie? Nie, drugie było chyba najgorsze. Ta, trzecie w miarę dobrze poszło. Ale ogólnie totalna klapa. Zobaczmy, jak sobie poradziliśmy. Tutaj, kurczę, w World Cupie była drużynówka. I zobaczmy na total score. No, wypadliśmy za szóste miejsce. No, szkoda, bo... Bo no celujemy, wiadomo, celujemy w szóste miejsce i awans do kolejnej, no po prostu ligę wyżej. A przed nami będzie Holmenkollen
I tutaj będziemy mieć dwa starty, tak samo jak w Kontiolahti, także następny odcinek prawdopodobnie połączymy, bo będzie sprint i bieg pościgowy, także kurczę, jest jakaś tam zawsze nikła szansa, że mogę się nie zakwalifikować do biegu pościgowego, no ale wiadomo, będę celował w zakwalifikowanie się. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał i co, trzymajcie się cieplutko do kolejnego odcinka, na razie, cześć!